Trudno by mi było wybrać którąkolwiek z ról, dlatego że jestem szczęśliwą aktorką i mogę grać różnorodne postaci, więc nie chciałabym się utożsamiać i zamykać się w jakiejkolwiek kategorii, bo nie chciałabym w taki sposób uprawiać tego zawodu. Ta możliwość grania różnych postaci jest największym atutem i dla mnie największym takim komplementem, że mogę grać różne postaci. Ja lubię lekkie filmy, bo kocham kino i kocham każdy gatunek filmowy, który jest dobrze zrealizowany, więc moim zdaniem warto zobaczyć ten film, bo to jest po prostu dobra komedia. Jest zabawna, lubimy tych bohaterów, jest nam szkoda tych bohaterów, kibicujemy im i tak nie do końca im to wszystko wychodzi i to jest fajne. Naprawdę udało im się zrobić taką trochę czeską komedię. Jakie są Twoje plany na ten rok? Mam nadzieję, że będzie bardzo obficie w nowe role. Na razie przygotowuję się do nowego filmu w marcu, kwietniu, ale to oczywiście nie mogę zdradzić, a potem zobaczymy co dalej.